Bardzo dziękuję. Postaram się mówić wolno i postaram się mówić wyraźnie i może w ten sposób Państwo mnie zrozumiecie. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Zawsze z wielką przyjemnością biorę udział we wszystkich spotkaniach, konferencjach na Słowacji, ponieważ wiele również od Was możemy się nauczyć. Granica, która przez długie lata dzieliła Polskę i Słowację, teraz łączy nas i dzięki temu, że mieszkamy po obu stronach tej granicy, to możemy się rozwijać razem, możemy tworzyć wspólne projekty, możemy nawzajem uczyć się od siebie, ale też możemy podejmować nowe wyzwania, które prowadzą do zacieśnienia wzajemnych relacji. Pozwólcie Państwo, że pozwolę sobie na taką małą prywatę, bo od lat takim sprawdzonym partnerem mojej gminy, gminy Sękowa, jest gmina Niżna Polanka i jej szef Jan Cundra. Jasiu, bardzo dziękuję za współpracę, bo to dzięki temu, że trafiłam na partnera, który zawsze jest otwarty, to naprawdę możemy realizować dużo bardzo dobrych pomysłów i nawzajem zbliżają się nasze społeczności. Z wielkim zainteresowaniem również wysłuchałam prezentacji Państwa. Ja chciałam tylko powiedzieć, że na terenie mojej gminy jest miejscowość, która przed wojną nazywała się Rychwałd. Jest to piękna miejscowość, zamieszkała przez Łęków i co ciekawe, na terenie tej miejscowości znajduje się obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, cerkiew grekokatolicka. I również produkujemy wspaniałe miody i myślę, że to jest też jakiś obszar do podjęcia współpracy. Zachwycają mnie te Państwa inicjatywy takie tradycyjne, wynikające bezpośrednio z tego, co na tej ziemi wyrosło. Te tkane kobierce, pieczone bułki i miody. Bardzo dziękuję za te bardzo interesujące wystąpienia. Ja Państwu już o Sękowej opowiadałam, więc proszę Państwa tylko tak króciutko. Sękowa graniczy ze Słowacją, położona jest w Beskidzie Niskim. To jest stosunkowo duża gmina, powierzchniowo 195 km kwadratowych i aż 15 wiosek, a tylko 5 tysięcy mieszkańców, ponieważ no, jesteśmy gminą zlokalizowaną na terenie górskim. Posiadamy podgrupę etniczną łemkowską, która dodaje bardzo dużo kolorytu właśnie do naszego klimatu, właśnie takiego pogórzańsko-łemkowskiego. Mamy pozytywne trendy demograficzne, ale głównie spowodowane nie dużą dzietnością, a chęcią osiedlania się na naszym terenie. No i też pozytywny bilans gospodarczy. No i jak Państwo widzicie, no to Sękowa graniczy bezpośrednio z Niżną Polanką, no i stąd te nasze wspólne działania, które no już jakby tworzą taką więź między naszymi społecznościami, ale też dają bardzo dużą wartość dodaną. To na przykład współpraca transgraniczna, rozpoznawalny klucz rozwoju turystyki. I tu Państwo wiecie, że w Herwartowie powstała wieża widokowa w ramach tego projektu i ścieżki rowerowe, na których u Państwa w makroregionie Makowica powstały takie bazy rowerowe. Natomiast na naszym terenie z tego projektu powstała ścieżka rowerowo-spacerowa w sąsiedztwie obiektu UNESCO, tego kościółka, który widać, no i takie miejsca zabaw dla dzieci.
Kolejny projekt to jest historia znana i nieznana, rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami i rekonstrukcja bitwy w Niżnej Polance. Proszę Państwa, też historia nas łączy, ponieważ działania z pierwszej wojny światowej równie dotknęły tereny nasze, polskie, jak i słowackie. I mamy dużo jakby wspólnego, wspólną historię, którą promujemy, o której chcemy mówić i która też stanowi taki pomost między wydarzeniami i na Słowacji, i u nas w Polsce. I ze środków zewnętrznych rocznie organizujemy takie rekonstrukcje u nas bitwy pod Gorlicami, natomiast u Państwa wydarzeń również związanych z I wojną światową. Kolejne duże zadanie realizowane na terenie Niżnej Polanki ze środków Narodowego Funduszu Norweskiego, ze środków norweskich, to jest zadanie przywrócenie funkcji ekosystemów krajobrazu dorzecza rzeki Ondawy. Program ten pięknie wpisuje się w te priorytety, które teraz występują. Zmiana klimatu, susze strukturalne, więc Niżna Polanka jakby trochę wyprzedziła te działania i zainwestowała duże środki właśnie w zachowanie ekosystemów, ale też ustabilizowanie gospodarki wodnej na swoim terenie. Co ważne, to działanie też miało charakter ekonomii społecznej, o której będę mówić, ponieważ w ramach tego projektu była bardzo duża aktywizacja ludności romskiej właśnie tutaj w realizacji tego projektu. Ludność romska po prostu pracowała przy tym projekcie, a powstały elementy właśnie takiej małej retencji, elementy zabezpieczania brzegów. Absolutnie wspaniały projekt, który pewnie dobrze by było u nas w Polsce też przeprowadzić, bo no to jest właśnie ta retencja, która teraz jest bardzo, bardzo potrzebna. Kolejny projekt, również związany z rekonstrukcją i z I wojną światową. W ramach tego projektu oczywiście rekonstrukcja i po stronie słowackiej, i po stronie polskiej. Natomiast w ramach tego projektu w Sękowej odtworzyliśmy fragment okopów z I wojny światowej i urządziliśmy taką ścieżkę przyrodniczo-historyczną, gdzie prezentujemy no, różne okopy właśnie z tego okresu. I a propos pszczelarstwa, no nam się już udało uzyskać dofinansowanie właśnie na rozwój pszczelarstwa na terenie gminy Sękowa i na terenie no Niżnej Polanki, prawda Jan? Bo czy to będzie szerszy zakres? Cały okres Bardejo. Proszę Państwa, no ten projekt ma służyć właśnie promocji pszczelarstwa, ma służyć zachęcie nowych osób do tego, żeby w tym obszarze właśnie działać. Ma być to również wdrożenie różnych nowych technologii do pszczelarstwa, ale też integracja środowiska pszczelarzy po stronie polskiej i po stronie słowackiej. Myślę, że bardzo, bardzo ciekawy projekt, który da niewątpliwie duży efekt i to jest też element ekonomii społecznej, ponieważ poprzez projekty generujemy miejsca pracy, generujemy nowe obszary aktywności zawodowej dla naszych mieszkańców.
Kolejny temat, no i właśnie tutaj te cele, które mamy osiągnąć. No i liczymy na to, że pasieki nowe powstaną na naszym terenie, bo wiecie Państwo, mówi się, że jak zginą pszczoły, to człowiek tylko 3 lata ten moment przeżyje. Pszczoły, owady są po prostu, mają kapitalne znaczenie dla życia ludzi w wielu obszarach. Kolejny program, który jest na liście rezerwowej i czeka jeszcze na finansowanie, jak nie, to będziemy powtarzać, to jest program również związany z I wojną światową i dotyczy rewitalizacji nekropolii zarówno po stronie naszej, czyli gmina Sękowa, jak i po stronie słowackiej, obec Niżna Polanka. Tutaj planujemy po naszej stronie odtworzenie 12 cmentarzy i utworzenie centrum historycznego, w którym będzie przekazana pełna wiedza o tych wydarzeniach po stronie polskiej i słowackiej. Podobne działania związane z rekonstrukcją nekropolii również na terenie Niżnej Polanki są zaplanowane. A ja Państwu powiem, że na terenie gminy Sękowa mamy 23 cmentarze z I wojny światowej. Większość stanowią cmentarze projektu Duszana Jurkowicza. I na tych cmentarzach spoczywa tylu żołnierzy, ilu mamy teraz mieszkańców, 5 tysięcy żołnierzy. To był bardzo tragiczny okres w naszych dziejach. Również czeka na dofinansowanie projekt wzmocnienie transgranicznej współpracy w strefie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Tutaj jest więcej partnerów, Stropkow, Bobowa, Niżna Polanka i Sękowa. My chcemy stworzyć park sensoryczny w ramach tego projektu, ale też połączyć obiekty UNESCO taką trasą spacerową. To jest akurat projekt tego parku, który chcielibyśmy wybudować w Sękowej. Proszę Państwa, no, kolejne zadanie, które już prawdopodobnie znalazło finansowanie, to jest architektura drewniana, zabytkowe skarby pogranicza. I tutaj powstanie, to jest też współpraca z Niżną Polanką, gdzie w Niżnej Polance u nas ma powstać oświetlenie kościoła UNESCO i drogi prowadzącej do kościoła. Natomiast w Niżnej Polance ma być rekonstrukcja makiety kościoła. No i wreszcie mogę przejść do ekonomii społecznej. Proszę Państwa, ekonomia społeczna ma wiele bardzo istotnych aspektów, natomiast tak jak powiedziałam, stanowi podstawę dobrej komunikacji z mieszkańcami, dbałości o mieszkańców i de facto dobrego funkcjonowania samorządu terytorialnego. Do czego prowadzi? I z czego pochodzi? Przede wszystkim tutaj bardzo istotna jest duża przejrzystość i transparentność funkcjonowania organów samorządowych. Ważne jest to, żeby komunikacja z mieszkańcami była jak najlepsza i żeby mieszkańcy również mieli wpływ na to, co się w gminie dzieje. My, realizując różne projekty w ramach tak zwanej e-administracji, doprowadziliśmy do tego, że wykorzystujemy różne instrumenty przekazu, z których mieszkańcy nasi mogą korzystać.
Wprowadziliśmy SMS-owy system powiadamiania mieszkańców o ważnych wydarzeniach. Mamy taki w ramach naszych stron internetowych system ankietowania mieszkańców, gdzie na portalu internetowym każdy może wyrazić swoją opinię odnośnie danego projektu. Również na naszych stronach jest możliwość wnioskowania i zadawania pytań wójtowi czy radnym. Ponadto komunikujemy się z naszymi mieszkańcami poprzez Facebooka. Większość czynności w urzędzie można już załatwić drogą internetową, czyli niekoniecznie trzeba przyjeżdżać do Urzędu Gminy, żeby złożyć deklarację podatkową, czy żeby złożyć deklarację na wywóz śmieci. To już można wszystko za pomocą oczywiście profilu zaufanego złożyć drogą internetową. Natomiast te wszystkie elektroniczne środki nie zastąpią, szczególnie w terenie wiejskim, bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami. Mieszkańcy, z którymi spotykamy się kilka razy, 2-3 razy w roku, jakby nabierają takiego zaufania do samorządu. Wiedzą, że mają bieżącą informację, co się dzieje na terenie gminy i wiedzą, że każdy wniosek przedyskutowany na takim spotkaniu później ma dalej swoją historię, z której oczywiście wójt musi się na kolejnym spotkaniu wytłumaczyć. Dlatego właśnie te takie bezpośrednie relacje dają możliwość jakby wyczucia intencji mieszkańców, a przecież o to nam wszystkim chodzi. No i właśnie dzięki temu możemy też bardziej mieszkańców zaangażować w nasze działania. My na terenie gminy utworzyliśmy fundusz sołecki, czyli jest wydzielona pula środków, co do podziału których decydują bezpośrednio mieszkańcy. Spotykają się na zebraniu wiejskim i sami dzielą te środki na takie zadania, które uważają dla siebie za istotne. Ale też wszystkie zadania inwestycyjne są bardzo wcześnie, na wczesnych etapach realizacji są konsultowane z mieszkańcami. Mieszkańcy wiedzą, co mamy w planie, a jak wiedzą, no to wtedy czekają cierpliwie na realizację danych przedsięwzięć. Również przynajmniej na terenie naszej gminy jest dużo organizacji pozarządowych. Są wspólnoty mieszkańców, dzięki którym możemy właśnie realizować takie zadania, które albo nie do końca wpisują się w zadania własne gminy, albo no, które dzięki wsparciu tych organizacji pozarządowych, społecznych mogą dać większy efekt. I tu również myślę o właśnie takich działaniach społecznych, o ekonomii społecznej, która no, daje ten efekt dodatni. Na terenie gminy Sękowa, jak mówię, ekonomia społeczna to jest takie moje... Tak jest, to jest oczko w głowie i powiem Państwu, że mam bardzo dobre doświadczenia, jak chodzi o ekonomię społeczną. Tutaj kolega trochę ma inne doświadczenia, ale ja powiem tak, u nas na terenie gminy funkcjonuje spółdzielnia socjalna. Nie wiem, czy taka forma prawna jest na terenie Słowacji.
to jest spółdzielnia socjalna, to jest spółdzielnia, którą powołuje się dzięki wsparciu środków rządowych albo unijnych, różnie to bywa. Ona ma osobowość prawną i jest powoływana do życia przez samorząd terytorialny. Muszą być dwa podmioty, które powołują do życia taką spółdzielnię socjalną. U nas to jest nasz samorząd gminy Sękowa i Stowarzyszenie Promocji Gminy Sękowa. I utworzyliśmy spółdzielnię socjalną Czystość. 3 lata funkcjonuje. Proszę Państwa, na początku, bo to był wymóg, musiała zatrudniać 10 osób. Teraz zatrudnia przy niepełnym etacie zatrudnienia. Teraz zatrudnia 20 osób pełno zatrudnionych i poprzez te 3 lata spółdzielnia została sama, trochę przy naszym wsparciu, doposażyła się w sprzęt budowlany, mają 3 koparki, mają 2 ciężarówki, mają urządzenia takie, bo robią drogi betonowe, chodniki i wszystko to, co jest potrzebne. Mają wóz asenizacyjny, ciągniki, no po prostu majątku przez te 3 lata na 2-3 miliony zgromadzili. I co więcej, utrzymują się bez wsparcia gminy i co roku wypracowują zysk, no różnie, ale tak średnio około 100 tysięcy złotych. Natomiast muszę powiedzieć, że w tej spółdzielni pracownicy zarabiają więcej od wójta. Ale pracują. Pracują po 10 godzin dziennie. Ciężka praca, która daje efekt. Bo spółdzielnia nie pracuje na zysk. Nie musi odkładać, nie musi płacić dywidendy. Jak zapracują, to zarabiają. Dlatego no bardzo, bardzo pracownicy również są zadowoleni. Ponieważ bardzo fajnie nam wypaliła ta pierwsza spółdzielnia, więc stwierdziliśmy, że coś trzeba zrobić też dla kobiet, bo to było typowo męskie zajęcie. No i powołaliśmy do życia drugą spółdzielnię socjalną, Sękowskie Smaki. To jest spółdzielnia, która zatrudnia panie. Panie gotują po prostu, prowadzą firmę cateringową, gotują i obsługują nasze placówki oświatowe, obsługują różne imprezy, też w ramach wsparcia seniorów dostarczają obiady dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych, też utrzymują się bez wsparcia gminy, no i radzą sobie. No i poprzez te, i to jest taki no jakby klasyczny przykład ekonomii społecznej, bo dzięki inicjatywie właśnie gminy zostały powołane do życia 2 firmy. Oczywiście firmy znalazły się na rynku, generują dochody, ale podstawowym zadaniem i przesłaniem przy tworzeniu tych przedsięwzięć było stworzenie miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych. Czyli była ta aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, ludzi, którzy przez długie lata nie potrafili się znaleźć na rynku pracy. Oczywiście, jak mówię, na początku było wsparcie państwa, były dopłaty do ZUS-u, no i taka pierwsza wyprawka na utworzenie miejsc pracy dla tych pracowników. Ale teraz działa to komercyjnie i naprawdę cieszy się no wielkim uznaniem. Tu Państwo widzicie nasze firmy, spółdzielnia Czystość na przykład na autostradzie pracowała, układała tam chodniki. Ma już bardzo duże doświadczenie
w pracę, prace drogowe, prace wykończeniowe, to są efekty ich pracy. W zasadzie nie ma rzeczy, której by nie potrafili zrobić. I to, jak mówię, ludzie wzięci z ulicy. No i też, tak jak wspomniałam, doposażeni są bardzo dobrze, mają wszystkie potrzebne sprzęty. Natomiast to już jest ta druga spółdzielnia socjalna, Sękowskie Smaki. Również doposażona, panie gotują na potrzeby i gminy, i szkół naszych. Proszę Państwa, też w nawiązaniu do ekonomii społecznej działają koła gospodyń wiejskich na terenie gminy. Mamy ich na razie 4, ale to nie jest koniec, bo kolejne powstają. I te nasze koła gospodyń wiejskich gromadzą nie tylko panie, bo to są takie organizacje, które aktywizują generalnie środowiska i wpływają bardzo pozytywnie na integrację taką międzypokoleniową, ale też nasze koła gospodyń działając również wpisują się, mają w swoich statutach działalność gospodarczą. Czyli przy imprezach, które organizujemy, tworzą stoiska, sprzedają produkty regionalne. Sprzedają głównie produkty regionalne, spożywcze, ale też przy okazji świąt, stoiki, anioły teraz panie robią. Czyli generalnie na swoją działalność również sami nasi lokalni liderzy zarabiają i dzięki temu później mogą te środki, które wypracują, wykorzystywać. Jeżdżą na wycieczki, jeżdżą do was na ciepłe baseny i po prostu integrują się poprzez pracę i później poprzez odpoczynek. Mają bardzo wiele pomysłów, ciągle coś nowego wymyślają i jak mówię, potrafią zarobić. No też oprócz tych kół gospodyń mamy na terenie gminy takie kluby seniora 50+. I tam też oprócz działań, i takich klubów mamy 5. Oprócz działań integracyjnych, bardzo ważna jest też ta rola edukacyjna i aktywizacja zawodowa tych osób. Rola edukacyjna polega na tym, że jest bardzo szeroka oferta edukacyjna dla tych seniorów. Mogą się uczyć języków, poznają pracę, obsługę komputerów, rękodzieło, kuchnia, szycie. W zasadzie sami decydują o tym, jaka forma edukacji jest dla nich najbardziej potrzebna i pożądana. No i w ten sposób jakby aktywizują się wtórnie i na rynku zawodowym i społecznym. Bardzo zauważamy taką duże ożywienie tych ruchów seniorskich i jak mówię, czasem z młodzieżą bywa trudno, tak tutaj no, po prostu seniorzy tak chętnie uczestniczą we wszystkich formach i tak nas bardzo wspierają, że to jest też takie odkrycie tych lat, że mamy tak niesamowity potencjał ludzi do wykorzystania, którzy bardzo chętnie ponadto to robią. No co robią seniorzy? Na przykład organizują wspólnie oczywiście z GOK-iem czy z gminą wigilię i dla osób potrzebujących i taką wigilię też pod gołym niebem, która będzie za 2 tygodnie w sobotę 20
drugiego chyba, na którą też zapraszam, pierwszego, na którą też wszystkich Państwa zapraszam. No jak mówię, różne formy i pracy, i później integracji. No tutaj też stowarzyszenia, które działają w większości, również prowadzą działalność gospodarczą i również pozyskują środki z grantów bądź właśnie ze sprzedaży produktów na swoje funkcjonowanie. Dużo różnych innych działań takich kierowanych do młodzieży, również w ramach takiej integracji międzypokoleniowej, ale to już pewnie no, za długo by było. No też poprzez różne formy organizacji wsparcia, no ale to też powiem o tych śnieżne trasy przez lasy. 100 kilometrów tras do narciarstwa biegowego. Trasy te powstały dzięki organizacji, Stowarzyszeniu Promocji Rozwoju Sołectwa Krzywa. Myśmy się włączyli, myśmy tam teraz bazę do tych nart wybudowali, ale to jest też taki element ekonomii społecznej, bo działalność tych tras bazuje na wolontariacie głównie, na zaangażowaniu mieszkańców. No i, no i z tego utworzył się już produkt i rekreacyjny, i turystyczny taki, który no, jest rozpoznawalny i też przyciąga. No inne organizacje, z którymi no, oczywiście z grupami rekonstrukcji współpracujemy, tu już tak króciutko, no też fajna współpraca z parafiami i również element edukacji, ekonomii społecznej, bo wspólnie w miejscowości Bartle przy świetlicy stworzyliśmy no takie miejsce pamięci Łemków na naszym terenie, ale też i pokoje dla turystów, które będą pracowały i które dadzą również miejsca pracy. Jeszcze zanim dwa zdania, zanim przejdę do podsumowania, to jeszcze co realizujemy na terenie gminy. Realizujemy taki program strukturalny, a to już chyba 5 lat z rzędu, ten program, który służy bezpośrednio aktywizacji naszych bezrobotnych. W ramach tego programu oczywiście są szkolenia, zwykle grupa koło 20 osób podnosi swoje kwalifikacje, no albo poprzez kursy, no robią panowie prawa jazdy, żeby lepiej znaleźć się na rynku pracy. Kobiety, no też gotowanie, fryzjerstwo, ewentualnie teraz kosmetyka jest też na topie. No różne też w zależności od składanych oczekiwań formy podniesienia kwalifikacji mieszkańców stosujemy. I później dla wybranych tych osób, które u nas kończą kursy, tworzymy kilka staży. No i w ten sposób wprowadzamy te osoby no jakby w życie zawodowe. Szczególnie tutaj mówię o osobach długotrwale bezrobotnych, no bo oni mają problem, bo generalnie w tym momencie nie ma w Polsce problemu z pracą. Każdy, kto chce pracować, pracę na pewno znajdzie. Natomiast jakby ta forma działania ma wspierać tych, którzy mają właśnie z tym problem. No i podsumowując, co nam to daje? No zaangażowanie mieszkańców wpływa na rozwój ekonomii społecznej, ale też wpływa na rozwój no, całej naszej społeczności lokalnej. Podnosi jakość życia, poszerza zainteresowania, ułatwia reintegrację osób wykluczonych społecznie.
poprawia pozycję naszych naszych bezrobotnych i niepełnosprawnych na rynku pracy. Natomiast kluczowy czynnik sukcesu no to jest jakby dobra wola przywódców, bo to trzeba chcieć robić, bo pewnie prościej by było nie uruchamiać tej całej machiny, ale wtedy trudniej o sukces, trudniej o akceptację i pewnie te efekty pracy nie byłyby no, tak widoczne i satysfakcjonujące. Dziękuję bardzo.